Różne są remisy. Ja akurat nie jestem zadowolony z tego remisu, bo nie mam prawa być zadowolony, bo remisowaliśmy i na Katowicach, i na Mielcu, i na ŁKS-ie, ale dzisiaj nie, bo mecz bardzo dobrze wyglądał z naszej strony do 45 minuty, bo prowadzimy 2-0 i mamy jeszcze 2-3 sytuacje, ale dobrze, już nie przesadzajmy, jest 2-0 dla nas i nie możemy w taki sposób tracić bramki w 45 minucie. Wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja przeciwnika po przerwie, będzie gonił wynik. Dobrze, żeśmy bronili oprócz jednej chyba sytuacji po szczale na dalszy słupek zawodnika z Wigier było groźnie, ale żeśmy dobrze bronili i nie mamy prawa stracić do drugiej bramki, gdzie jesteśmy, prowadzimy kontratak, jest dobra akcja. W prosty sposób tracimy piłkę w polu karnym. To nie znaczy, że jak tam w tej strefie popełnimy błąd, to już nie można go naprawić. Jeszcze mamy szansę w drugiej fazie to naprawić. Nie robimy tego. Mamy szansę naprawić to w trzeciej fazie. Nie robimy tego. I za czwartym pociągnięciem tracimy bramkę. Także mam duży niedosyt z całym szacunkiem dla przeciwnika, bo takiego meczu nie możemy oddać dwóch punktów. Także jeszcze zostało kilka meczy, ale no na pewno będziemy inaczej reagować, jeżeli chodzi o personalia w przyszłości. Także wiemy na co i na kogo możemy liczyć. Tyle, dziękuję. Cóż, na szczęście mamy demokrację, więc mogę się nie zgadzać do końca. Jeśli chodzi o mecz, no też również jesteśmy rozczarowani, bo walczyliśmy o pełną pulę w drugiej połowie. Myślę, że osiągnęliśmy na tyle przewagę, że mogliśmy się o to pokusić. Żal tych niewykorzystanych sytuacji, zwłaszcza Barczaka, sytuacja sam na sam, czy później to dogranie do Sabiły powinno być troszeczkę lepsze i wtedy już nie mogłoby się to potoczyć. Natomiast zdecydowaliśmy się zagrać całkiem nowym ustawieniem w tym meczu. Chcieliśmy niewątpliwie zaskoczyć przeciwnika. Natomiast w pierwszej połowie wyglądało to nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. I stąd niestety te bramki. Zwłaszcza pierwszą i drugą nie można w tak łatwy sposób stracić. Druga po stałym fragmencie gry, ta piłka jeszcze z pół minuty gdzieś tam sobie krążyła wokół pola karnego. Trzeba to ją wybić, trzeba agresywniej podejść i wyjaśnić tą sytuację. A pierwsza to nieporozumienie akurat gdzieś po tej lewej stronie i dobre dośrodkowanie wykończone strzałem na bramkę. Natomiast w drugiej połowie powiedzieliśmy sobie parę słów, wyjaśniliśmy, co mamy robić. Wykorzystaliśmy też, myślę, niewątpliwie to, że przeciwnik trochę się cofnął. I udało się doprowadzić do remisu. Natomiast z perspektywy tego wszystkiego my też chcieliśmy wygrać. Wiadomo, że spotkały się dwa zespoły, które dawno nie wygrały i każdy chciał wygrać. Także myślę, że ale czasem lepiej, jak jest dwóch rannych, niż jeden zabity.